Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Markowski. To już 17 odcinek Markowski czyta, 17 książka, o której będę opowiadał. Witam Was serdecznie w drugim dniu Nowego Roku. Chciałbym zrobić małe podsumowanie, zanim poopowiadam o wspaniałej książce. Mianowicie moja przygoda z Markowski czyta zaczęła się od pierwszej pozycji, czyli Entuzjazm zmienia wszystko. Zachęcam Was do tego, żeby subskrybować i oglądać mój kanał, dlatego że znajdziecie tam takie pozycje jak dwie piękne książki Eckharta Tolle, czyli Potęga Teraźniejszości i Nowa Ziemia. Znajdziecie sporo informacji w odcinkach na temat podświadomości, biologia przekonań Brucea Liptona, czy przeskok ewolucyjny, czy w dżungli podświadomości. Są też książki o ważnych postaciach, o Elonie Musku, o Steve Jobsie. Jest książka bardzo fajna, Znajdź swoje dlaczego. Jedna z ostatnich to są Rozmowy z Bogiem czy Fenomen Poranka. Zachęcam Was bardzo serdecznie, żeby śledzić mój kanał i żeby słuchać oczywiście tych, którzy lubią książki, lubią historię. Dzisiejsza książka jest książką bardzo ważną dla mnie, dlatego że jest z obszaru, który mnie niesamowicie interesuje. Szczęśliwy mózg Ricka Hansona. Już sama książka, już zobaczcie, okładka, jaka piękna jest okładka. Piękny, kolorowy mózg, ale też, słuchajcie, okładka jest jakby aksamitna. Ona w dotyku jest bardzo przyjemna, bardzo miła. Więc jak ją wziąłem do ręki, mówię, wow, jaka fajna książka się trafiła. I teraz, co jest bardzo ważne. Ta książka trafiła do mnie dzięki wspaniałej pani psycholog. Pozdrawiam panią Marzenę Jankowską, która na jednym ze spotkań klubu 555 rano, to była jedna z niedziel, pięknie opowiadała o temacie, który, tak jak powiedziałem, bardzo mnie interesuje. Na czym jest szczęście, czym jest interpretacja rzeczywistości, czym jest uważność i co na ten temat mówią badania naukowe, bo to też może kogoś zainteresować. Książka jest oczywiście przepiękna, bardzo ładnie była opowiedziana, natomiast to co mnie natychmiast przekonało, to, co powiedziała pani Marzena, że to jest książka, która traktuje o trudnych tematach w bardzo prosty sposób. To znaczy, że autor Rick Hanson ma taką umiejętność opowiadania, opisywania skomplikowanych rzeczy, które się dzieją z nami, z naszym mózgiem, w prosty sposób, prostym językiem. I jeżeli to oglądasz, a jesteś na zakręcie swojego życia, czy masz jakiekolwiek problemy, bo każdy je ma, to nie jest książka, która ci rozwiąże te problemy. To jest książka, która pomoże Ci inaczej podchodzić do problemów, a tak traktować je zupełnie jak wyzwania. Nie chodzi o to, żeby się pozbyć problemów, bo pozbyć się ich nie pozbędziemy, natomiast zmienimy swój stosunek do nich i nabierzemy kompetencji radzenia sobie z tymi problemami. I nie lekceważ tego, co słyszysz, mówiąc, że nic Ci to nie da. Bo jak pięknie powiedział Dhammapada, w swoim zdaniu kropla po kropli napełnia się dzban wodą i podobnie mądry człowiek gromadzi dobro po trochę. Cały się nim wypełnia. Więc jeżeli słuchasz, to bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam też jeszcze, bo pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy, widzów i pozdrawiam też osoby, które ostatnio był taki komentarz, że nawet osoby niewidzące czy niedowidzące oglądają. Jestem bardzo Wam wdzięczny, że słuchacie. Mam nadzieję, że kolejna książka, właśnie książka Ricka Hansona Was przekona do tego, żeby posłuchać, być może, żeby ktoś Wam poczytał. Rick Hanson pięknie porównuje nasz umysł, to co się z nami dzieje, do ogrodu, do pielęgnowania ogrodu. I jeżeli pojawiają się w twoich myślach takie myśli, które są niesprzyjające, które powodują krzywdę Twoją, krzywdę inną, złe samopoczucie, to jest tak jak z chwastami w ogrodzie. Bo zobacz, jeżeli nic w ogrodzie nie będziesz robić, jeżeli jesteś ogrodnikiem bądź posiadasz swój własny ogródek, no tu spoglądam na swój ogródek, który w tej chwili przysypuje śnieg, to ten ogród, twój ogród zarośnie chwastami. Tak czy tak zarosną w nim chwasty. To, co jest bardzo ważne przy pielęgnacji, to że jeśli wyrywasz chwast, to nie możesz go wyrywać tylko powierzchniowo. To znaczy nie chodzi o wyrwanie samego zielonego, ale również trzeba się dobrać do korzenia. I o tym wspomina właśnie Rick Hanson, jak to zrobić. Zaraz powiem o narzędziach, które są, dlatego że nasz mózg posiada coś takiego jak neuroplastyczność, czyli nasze doświadczenia, nasze zmiany, czy to, co się dzieje z czasem, zależą od doświadczeń. Więc to doświadczenia powodują zmiany.
A siły wewnętrzne człowieka, tak jak spokój, zadowolenie czy miłość, odporność i pewność siebie, są do odkrycia. To znaczy, ty je masz, bo ja też często powtarzam, że rodzimy się na tej planecie tylko z pozytywnym nastawieniem, z ciekawością do świata, z miłością, a negatywne nasze przekonania, nasze zachowania nabywamy. Skoro je nabywamy, a patrz, neuroplastyczność, to jesteśmy w stanie się ich pozbyć. I ta książka jest właśnie o przeprogramowaniu się na szczęście. O przeprogramowaniu się na szczęście. Rick Hanson bardzo fajnie mówi, że ewolucyjnie jesteśmy nastawieni do życia i zachowujemy się jak rzep na to, co złe, a jak teflon na to, co dobre. Teflon, czyli taka powierzchnia, do której nic nie przylega, stosowana na przykład w patelniach do smażenia. Więc jeszcze raz, jesteśmy rzepem na zło i zło jest jakby silniejsze niż dobro. To jest związane z przekazaniem genów i z zachowaniem człowieka pierwotnego. Mechanizm przetrwania, ja już o tym wspominałem z pewnością w poprzednich odcinkach, jest taki, że my się koncentrujemy na negatywach, na zagrożeniach. Natomiast w obecnych czasach, kiedy te zagrożenia są tak naprawdę fikcyjne, my w dalszym ciągu używamy naszego mózgu do tego, żeby się na tym koncentrować. I tak jak powiedział psycholog Daniel Kahneman, większość z nas zrobi więcej dla uniknięcia straty niż dla osiągnięcia współmiernego zysku. Większość z nas zrobi więcej dla uniknięcia straty niż dla osiągnięcia współmiernego zysku. Tak to działa, taki jest mechanizm. I jeszcze raz, mówię do osób, które chcą zmian w życiu, które chcą zmienić swoje myślenie, które mają dość, które są zmęczone. Powiem wam, ja też przechodziłem taki okres, kiedy było mi ciężko z własną głową, ze własnymi myślami i jest to możliwe. Jak najbardziej można to zrobić, można się wzmocnić emocjonalnie, można wyćwiczyć sobie jak mięsień również sposób postrzegania świata, sposób myślenia. Hanson oczywiście nawiązuje, ponieważ w tytule jest mózg, w tym przypadku szczęśliwy mózg, do budowy naszego mózgu, do tego, że mamy ciało migdałowate, mamy podwzgórze i hipokamp, czyli ciało migdałowate odpowiedzialne za pobudzenie reakcji walcz i uciekaj, czyli tej stresowej, podwzgórze, które jest odpowiedzialne za wydzielanie odpowiednich hormonów, adrenaliny, kortyzolu, i hipokamp, który tworzy ślady neuronalne, czyli wszystkie nasze wypracowane reakcje, zachowania, to są połączenia między komórkami neuronowymi. Połączenia dosłownie. I w momencie, kiedy my powtarzamy te reakcje, w przypadku złych reakcji będą powstawać złe połączenia, będą się wzmacniać, natomiast w przypadku pozytywnych myśli, reakcji, zachowań będziemy wzmacniać pozytywne. I wygrają te, które są mocniejsze. Tak to działa. Niestety stres sam w sobie, w którym żyjemy 24 godziny na dobę, znaczy żyje nasza cywilizacja, powoduje zwiększenie stresu. To jest taki właśnie mechanizm samonapędzający się. Rick Hanson też mówi o papierowym tygrysie, że tak naprawdę my przeceniamy zagrożenia. To znaczy, że większość z tego, co myślimy w sposób negatywny, się nigdy nie realizuje. Jeszcze raz to powtórzę. Większość rzeczy, które myślimy negatywnie o sobie, o przyszłości, nigdy się nie wydarza. Natomiast nie doceniamy siły radzenia sobie czy z trudnościami, czy wykorzystywania okazji. Bardzo fajnie też jest opisany mózg jako czerwony mózg i zielony mózg. Czyli zielony mózg to jest ten stan, w którym jesteśmy w stanie właśnie flow, jesteśmy w stanie relaksacji, jesteśmy w stanie dostępu do naszego źródła inteligencji, bo proszę pamiętać, że w stresie niestety nie tylko wyłącza się immunologia, ale również wyłącza się nasz dostęp do intuicji. Natomiast mózg czerwony to jest właśnie ten mózg, który walczy, on to jeszcze nazywa trybem responsywnym i trybem reaktywnym. Tryb reaktywny to jest właśnie to reagowanie na podstawie wypracowanych mechanizmów, przekonań, nawyków. Jeśli masz takie zdarzenia, że na jakąś sytuację, którą zobaczysz w telewizji, jeśli oglądasz telewizję, albo spotkasz kogoś, reagujesz negatywnie, to znaczy, że masz wypracowane takie zachowania i to jest właśnie ta reaktywność. Natomiast jest jeszcze tryb responsywny, gdzie jak sama nazwa wskazuje, ty posiadasz uważność i jesteś w stanie odpowiedzieć na tę sytuację. Czyli masz wybór. I tu uwaga, 80% czasu
jako ludzie spędzamy w trybie reaktywnym, 20 jako w trybie responsywnym. Teraz możesz to zmienić. Dlaczego mówi się policz do 10, jak się zdenerwujesz? No właśnie po to, żeby dać ci czas, żeby nie było reakcji, szczególnie reakcji negatywnej, która powoduje złe emocje, a to się przekłada bezpośrednio na twoją chemię, biochemię ciała i szkodzi ci. Oczywiście też trzeba pamiętać, że nie chodzi o to, żeby całkowicie wyzbyć się stresu, wyzbyć się tych reakcji, bo one nam ratują życie. Jeżeli wyjdziesz na ulicę i nadjeżdża ciężarówka, to ty reagujesz, uciekasz. Właśnie ten mechanizm w ten sposób działa, że on ci ratuje życie. Natomiast chodzi o to, żeby w sytuacjach, kiedy nie ma tego zagrożenia, że jest ono fikcyjne, żeby umieć sobie poradzić poprzez właśnie uważność. I teraz to ty możesz zmienić, możesz wykonać ten wybór. Możesz dokonać tego wyboru, wybrać tryb reaktywny bądź responsywny. No i właśnie, pytanie jak? Jest taki mechanizm, który Erik Hansen nazwał chłonięcie dobra. I jest on w czterech krokach. Jest to zbieranie pozytywnych doświadczeń, wzbogacanie tych doświadczeń, absorpcja, a potem dla już bardziej zaawansowanych pozytywne doświadczenia łączymy z negatywnymi. W książce jest opisane kilka ciekawych rzeczy, na przykład smak chłonięcia dobra. To jest jedno z narzędzi, o którym mówi. Na przykład proponuje kilka wskazówek. Mówi tak, zwróć uwagę na coś pozytywnego, co istnieje w twoim doświadczeniu. Być może jest to przynoszące poczucie odprężenia, oddychanie, wygoda bądź ciekawość. Znajdź coś dobrego w tej chwili, na przykład coś solidnego, dobrze wykonanego. Na przykład weź sobie książkę do ręki, czy popatrz sobie na fotel wygodny, czy na drzewo, które jest za oknem. Pomyśl, z czego się cieszysz teraz, albo co cieszyło cię w przeszłości. Przywołaj na myśl kogoś, kto troszczy się o ciebie. Jak się wtedy czujesz? Przywołaj na myśl kogoś, kogo lubisz. Tak? I to jest właśnie taki sposób ćwiczenia w sobie tych zachowań, które mają ci pomóc zaprogramować szczęśliwy mózg. Chłonięcie dobra jako jedno z pozytywnych narzędzi. Generalnie każdy rozdział jest też fajnie podsumowany. Jest podsumowany, w którym jest tabelka i są najistotniejsze rzeczy do przypomnienia, więc możesz sobie podsumować dany rozdział, ale też wracać do samego podsumowania. Rozdział piąty na przykład traktuje o tym, żeby dostrzegać przyjemności takich doraźnych, takich przyjemności, których możesz doświadczać, na przykład fajna muzyka, którą usłyszysz. Jakie masz z tym związane emocje, jak się czujesz, tak? Żeby zwracać uwagę na drobne rzeczy, żeby tworzyć z tym związane reakcje. Szósty rozdział mówi o tworzeniu pozytywnych doświadczeń. Jak wiemy, nasz mózg przebywa głównie w przeszłości bądź w przyszłości. W związku z tym jest też takie bardzo piękne powiedzenie: jeśli czujesz się bezradny, pomóż komuś. Jeśli czujesz się bezradny, pomóż komuś. Staraj się dostrzegać też pozytywne cechy u innych osób i generuj dobro, dlatego że życie jest dla ciebie okazją. Znaczy, może być, jeśli chcesz. Siódmy rozdział jest poświęcony budowaniu mózgu, budowaniu tego szczęśliwego mózgu. Jeszcze raz powtarzam, tu nie chodzi o to, żeby sobie całkowicie z życia poprzez pozycję zen i medytowanie wyeliminować stres. Tego się nie da zrobić. A tak jak pięknie mówiła pani psycholog, było ćwiczenie na studentach, gdzie grupa studentów miała się przygotować do bardzo ważnego egzaminu i podzielono tą grupę na trzy mniejsze grupy. Pierwsza grupa przed egzaminem miała stosować techniki relaksacyjne, medytacyjne, druga była grupą kontrolną, nie robiła nic, a trzecia dowiedziała się, że stres może być motywujący, może być mobilizujący i że stres w życiu może być przekształcony jako siła, która nam pomaga. I wiecie, jakie były wyniki tych badań? W ogóle mnie to naprawdę zaskoczyło. Po pierwsze, najlepiej ten egzamin zdały te osoby, które wiedziały, że stres można wykorzystać i że stres jest konieczny w niektórych sytuacjach. Ale co ciekawe, że najgorzej zdała grupa medytująca, stosująca techniki relaksacyjne.
I z czego to wynika? Wynika to z tego, że samo założenie, że będziemy medytować przed trudnym wyzwaniem, przed właśnie egzaminem, przed rozmową kwalifikacyjną o pracę, powoduje, że stosujesz niejako metody walki, wyzbywania się, próby wyzbycia się tego stanu. To dla mnie jest absolutnym zaskoczeniem. Absolutnym zaskoczeniem, bo ja oczywiście stosuję techniki medytacyjne, relaksacyjne, uprawiam sport, pracuję nad swoim umysłem, ale nigdy nie słyszałem o takim podejściu, żeby wykorzystać stres właśnie w sposób pozytywny. Zresztą często słyszałem, że ludzie się mobilizują, na przykład przy wyjściu na scenę, kiedy mają występować. Sam występowałem na scenie wielokrotnie i potwierdzam, tak jest. Jeżeli jesteś zestresowany, ale nie jesteś sparaliżowany, tylko właśnie stwierdzasz, że to jest ten moment, to jest ten fakt, kiedy wykorzystasz sytuację do tego, żeby być no, najlepszą wersją siebie na tej scenie. Szósty rozdział, tak jak mówiłem, tworzenie pozytywnych doświadczeń. Siódmy, budowanie mózgu. Jest coś takiego jak multimodalność, czyli jak najwięcej cech danego doświadczenia przy wykorzystywaniu tych ćwiczeń. Jest na przykład ćwiczenie, kolejne ćwiczenie na wypracowanie sobie tego mózgu, to jest programowanie się na szczęście. To jest taka tabela, w której masz cały tydzień od poniedziałku do niedzieli i jest propozycja, żebyś wpisywał nagłówki kolumn i doświadczenia, które chciałbyś chłonąć. Czyli wpisujesz sobie pozytywne doświadczenia i tak naprawdę potem wieczorem podsumowując sobie, sprawdzasz, które z tych doświadczeń miały miejsce. Czyli sam sobie, czy sama sobie planujesz pozytywne doświadczenia, których chcesz doznać, a potem monitorujesz ten postęp. Więc kolejne bardzo fajne ćwiczenie. Ósmy rozdział to są właśnie kwiaty zamiast chwastów, o tym już mówiłem, żeby jak ogrodnik, jeżeli chcesz się tak naprawdę stworzyć w swoim umyśle piękny ogród, to wyrwanie chwastów z korzeniami, czyli po pierwsze rozpoznanie, że w ogóle taki problem jest, rozpoznanie, że ty masz negatywne zachowania i przyjęcie do wiadomości, że możesz to zmienić. To jest w ogóle podstawa wszystkiego. Potem dotarcie do tego, chociażby do tej książki. To jest jedna z wielu książek, która traktuje o zmianie swojego nastawienia, o zmianie przekonań. I ćwiczenia. To jest tak jak z ćwiczeniem na siłowni, to jest tak jak z przygotowywaniem się do maratonu czy do zawodów. To jest codzienne wykonywanie drobnych rzeczy. Na tym polega cały jest w ogóle sukces. Niesamowite jest to, że ludzie liczą na niesamowitą zmianę z dnia na dzień. Tak jak czekają na przełom roku, kiedy robią postanowienia noworoczne. Ja też mówię, że postanowienia noworoczne nie działają. Dlaczego? Dlatego, że chcemy wykorzystać jakąś zewnętrzną okoliczność do zmiany. Czyli na przykład nowy rok i postanawiamy, że będziemy w związku z tym coś robić. Tak jak statystyki mówią, tylko 8% osób, które robią postanowienie noworoczne, tak naprawdę coś z tym robią. Jeżeli zaczniesz pracować ze sobą głębiej, ze swoimi przekonaniami, ze swoimi nastawieniami, to wtedy zdobędziesz motywację wewnętrzną, która jest podstawą do zmiany. Hanson opisuje też, jak działają negatywne myśli w twoim mózgu, jak zmieniać te negatywne myśli, jak nadpisywać te negatywne treści, czyli wyrywanie tego chwasta z korzeniami i jak w to miejsce posadzić kwiat. Bo on mówi tak, jeżeli wyrwiesz chwast nawet z korzeniami i nic z tym nie zrobisz, na to miejsce nie posiejesz, nie posadzisz czegoś pięknego, to ten chwast znowu się zasieje sam, on wyrośnie. To jest tak, tak pięknie opisane. Jest również na sam koniec taki rozdział, który się nazywa 21 klejnotów, czyli siły wzmacniające, czyli w jaki sposób ty możesz wzmacniać swój mózg, jak możesz wzmacniać swoje życie, jak możesz je zmieniać. I jest ich 21, ja tylko wymienię kilka, że tak naprawdę niezbędne jest nam schronienie, dobre samopoczucie, spokój, entuzjazm, zadowolenie, czy poczucia bycia dobrym człowiekiem, miłość. Tak, o miłości bardzo dużo się ostatnio mówi, ta miłość, która jest właśnie miłością bezwarunkową, miłość do siebie, miłość do świata. Cóż mogę ci polecić? Zbieraj, wzbogacaj, absorbuj, łącz. Książka wspaniała, będę na pewno do niej wracał. Zachęcam ciebie do
do podzielenia się tym filmem, bo być może komuś taka informacja jest potrzebna. Może znasz kogoś, kto właśnie jest na zakręcie swojego życia, kto cierpi i kto powinien to obejrzeć, czy sięgnąć po tą książkę. A ja bardzo dziękuję ze swojej strony, prosząc jeszcze o subskrypcję i o udostępnienie tego filmu. Będę częściej się z wami widywał. Mam postanowienie, żeby tych filmów kręcić więcej. Więcej czytam, więc będzie więcej filmów. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.